Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Zapowiadaliśmy niedawno, że będziemy mieli tutaj na sprzedaż gołębie pochodzące z hodowli Roberta Zguda. Są to gołębie młode. Część tych gołębi widzieliśmy, kiedy byliśmy tutaj podczas lotu, tam w tej jednej wolierze były przygotowane. Na zdjęciach, na aukcjach będziemy te gołębie na pewno mogli rozpoznać, zresztą one już są takie troszeczkę starsze, one się nadają już praktycznie niektóre do bezpośredniego wprowadzenia do rozpłodu. Natomiast mamy też gołębie młode z tych późniejszych, że tak powiem, rzutów, tak? No tak, tak. Tak, mamy tych gołębi na początku, to co zrobiliśmy, około 60 sztuk, ale tych gołębi też będziemy mieli później to sukcesywnie jeszcze więcej. A tutaj gołębie są to, które są rodzeństwem, takim bezpośrednim, też półrodzeństwem tych gołębi, które tutaj u kolegi Roberta się sprawdzały. Może tak ogólnie poprosimy Roberta, żeby nas tutaj wprowadził, jakie tutaj gołębie przygotował na aukcję. Znaczy na pewno w pierwszej kolejności gołębie, po tych gołębiach, które się bardzo fajnie sprawdziły, te co miałem jeszcze w tamtym roku od Wolfganga Ruprechta, gołębie z Vandenabele. Dwie pary, które tutaj miałem w tamtym roku, dały dość fajne mutki i w tym roku też były super, super gołębie. Jeden z tych gołębi tutaj jest taki 9. lotnikiem na oddział, natomiast z jednej pary, czyli tutaj z Balon, z gołębia tego Balon i z Heleny, tutaj się wywodzące bardzo fajne gołębie. Tutaj mamy z wnuczki Rudego. Był gołąbek, który był 9. lotnikiem na oddział. Bardzo fajny gołąbek z tego gołębia. Tutaj przeglądaliśmy, nawet Krzyśkowi tutaj zwracałem uwagę przy robieniu zdjęć. Bardzo fajny jeden gołąb wyszedł, taki potężny, na pewno. Już jest starszy. Nie bardzo chciał dać zrobić sobie zdjęcie. Kilka razy nawet uciekł tam z klatki. Bardzo fajny gołąbek z tego, naprawdę polecam gołębie tutaj. Przy jakiejś tam obserwacji to zwrócić warto na tą parę uwagę, bo to już drugi rok z rzędu były tak samo parowane i bardzo dobrze się to pokazało. Tym bardziej, że tych gołębi nie było wiele, bo ja z tych takich gołębi, które były wcześniejsze, no to tak praktycznie nie puszczałem wiele, puściłem po jednej parze, no i jeden młódek się ostał i tak fajnie latał. Z drugiej pary były też dwa albo trzy gołębie z tej drugiej pary. Tu też Kanibal, też Balon. I Katia, Playboy Vitem Buick, i też tutaj Werkamen jest włączony, ale też bardzo fajnie to latało. Były chyba, z czego pamiętam, trzy mutki. Zaraz sobie zerkniemy. Tutaj na aukcjach będziemy właśnie mieli, tak jak kolega Robert powiedział, bezpośrednie rodzeństwo tych gołębi, tak? Tak, bezpośrednio. Akurat z tej. Akurat z lotnika, tak? Tego? Tak, 9 lotnika będzie bezpośrednie rodzeństwo. Będzie bezpośrednie rodzeństwo tutaj też Peter Venstra razy Drapa. Nie mam tutaj tych dowodów, akurat nie wyciągnąłem. Peter Venstra razy Drapa, z którego były dwa lotniki. Jeden był drugim lotnikiem na oddział, a drugi był, tam mówiłem na wcześniejszym filmie, 80. lotnikiem 2457 i 2353. Bardzo fajnie to latało. Będziemy mieli po rudym będziemy mieli kilka młodych wystawionych i praktycznie po każdym z tych rudych będą gołębie, po jednym. Czyli to gołębie będziemy mieli wnuki. Tak, wnuki. Wnuki i to przeważnie będzie tak, że to będą imbredy. Zawsze gdzieś tam rudy parowany na z córkę New Blixema albo coś koło tego, albo wnuczka Blixema razy syn rudego. Tak więc takie naprawdę wszystko w pokrewieństwie, bardzo fajne, myślę, że do rozpłodu, że bardzo fajnie się to pokaże. A coś spokrewnione z tym pierwszym lotnikiem oddziału? Jeżeli chodzi o pierwszego lotnika oddziału, no to mamy tutaj na pewno po ojcu. Na pewno po ojcu będą gołębie wystawione, bo po ojcu mam, natomiast samiczka nam gdzieś tam nie chciała później nieść jajek. Był problem, więc po niej nie ma. Ona była akurat z Flomansów, to był Kopman razy Flomans. Ale po tym samcu na pewno będziemy mieli gołąbki do tutaj wystawione. To był 762 Salves razy Miża. Świetne gołębie, też tam dwa chyba gołąbki, z czego pamiętam, jak przeglądaliśmy, były z tego samca. Bardzo fajne. Będzie pełne rodzeństwo gołębi, które bardzo fajnie latały. To były gołębie 23-26, co miał 6 konkursów na 6 wkładań. 23-27, 5 na 5. I 25-14, 4 na 4 wkładania. Tak więc bardzo fajne gołębie. To jest tej pary 901 razy 764. Bardzo fajnie się to pokazało. No, 3 gołębie w pierwszej setce i to z kompletem konkursów na tyle co wkładania, to myślę, że to rewelacja. Para, którą złożył sam Gerard, twierdząc, że to na pewno będzie dobrze. No i jak widać trafił, tak.
druga para. Po tej parze akurat nie mieliśmy nic w gołębniku lotowym, natomiast gołębie są bardzo dobrze zbudowane, bardzo dobrze to wygląda. Wydaje mi się, że to na przyszłość może być bomba. To jest tak naprawdę po synu Paulin, też od Gerarda gołębie, natomiast po synu Paulin od Alberta Derwy i po jego najlepszej samicy Daydream, to jest ojciec. Natomiast matka jest Goldband razy Salvest. Salvest to jest znowu ten sam ojciec tych gołębi, o których przed chwilą mówiliśmy, więc ja myślę, że tutaj może mieć to jakieś znaczenie, że to się jednak pokazuje, czyli tego pierwszego lotnika oddziału. Tak samo... Z Leo Hermansa chyba też jeszcze coś będzie, czy nie? Z Leo Hermansa będziemy mieli, to wszystko się tam kręci wokół Bolta i z tego na pewno będzie. Będziemy mieli też z Nacionala One oryginalne gołębie. Co ciekawe, byłem świadkiem, jak ostatnio byliśmy w jakiejś tam wizycie u Jo, jak sprzedawał jednemu człowiekowi gołębie właśnie z tego Nacionala One, dokładnie z takich łączeń, jak są tutaj łączenia, czyli wnuk Nacionala razy wnuczka Nacionala, gdzie o jedno i drugie jest inbredem i taki gołąb u niego kosztuje 2,5 tysiąca euro. To też takie gołębie będą tutaj wystawione i to też mieliśmy jednego chyba akurat w tej chwili przy robieniu tych zdjęć. Tam mieliśmy wyciągniętego bardzo fajny gołąb. Myślę, że na pewno się tutaj pokaże. Na pewno będą gołębie, tutaj rodowodów akurat nie mam w tej chwili. Będą gołębie, które są z tego Huba Hermansa, które się tak bardzo fajnie sprawdziły. Będziemy mieli z Marka Polina, dużo z Vandenabele, bo naprawdę te gołębie się super pokazały. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobrze, tym bardziej, że wszystko prowadzone było w linii. Bardzo ciekawymi gołębiami, które będą wystawione też na aukcji, są gołębie. Co prawda ja nie miałem w tym roku. Tak jest. Nie miałem w tym roku ani jednego gołębia w gołębniku lotowym, natomiast w tych gołębiach też pokładam nadzieję. To one się też już wywodzą gdzieś tam z Leo Hermansa gołębi, taki gołąb Sagan, super gołąb. Przypomnijmy, ja tylko powiem, kiedy byliśmy z kolegą Manfredem Bulą tam w miejscowości, jak ona się nazywała? Forzelar, tak. To było. To jest, on jest sąsiadem Leo Hermansa, ma bardzo małą hodowlę, Patryk. Cała jego hodowla, łącznie rozkrót, lotniki, wszystko młode, liczy 40, chyba 7 gołębi. A 20 tak, a on ma takiego słynnego właśnie Sagana. Tutaj ty masz, co jest ciekawe, ty masz chyba brata Sagana, tak? I syna, tak? Udało mi się praktycznie kupić gołębia, nie do kupienia, bo takie gołębie to są nie do nabycia. Później próbowałem drugi raz jeszcze coś wyrwać, ale niestety się już nie udało. Bo tak mało, hodowla jest małutka. Bardzo mała hodowla. I co ciekawe, to te gołębie z tego Sagana praktycznie wszystkie się sprawdzają, które, znaczy nie z Sagana, tylko z rodziców Sagana, czyli jego rodzeństwa. Bo tam jest Sagan 1, Sagan 2. Tak jest. I tutaj co ciekawe, Sagan, Sagan 1, Sagan 2, Sagan 3, Sagan 4, mnóstwo tych gołębi z tej pary świetnie się sprawdza. No i tam jest straszny szał na te gołębie, Chińczycy tam się zabijają i żeby kupić tego Sagana i rodzeństwo tego Sagana. No mi się udało nabyć brata Sagana całkiem przypadkiem. Bardzo fajny gołąb, bardzo dobrze zbudowany. No i pozwoliłem sobie tutaj przygotować na aukcję takie gołębie, które wywodzą się właśnie z tego brata Sagana, pełnego brata, gdzie ten Sagan był pierwszym narodowym lotnikiem w 2013 roku na gołębie roczne. No i parowany był ten brat Sagana praktycznie na córkę Sagana, który znowu był parowany na swoją pełną siostrę Sagan, czyli super imbred tego gołębia. To wywodzi się wszystko z tego Leo Hermansa. Myślę, że to powinno zagrać, że to warto mieć. No i jeszcze tam będzie z tego to, co się z Leo Hermansa kręci koło Bolta. Też bardzo fajny gołąb. Udało mi się kupić gołębia takiego 211, który był super lotnikiem w Niemczech, wywodzący się właśnie z oryginalnych Szelensów. I mam młótki do sprzedania po nim, które też tutaj u Krzyśka wystawimy. Będą to młótki, gdzie on był parowany na swoją pełną siostrę. Bardzo fajne, młode wyszły. Super, nie spodziewałem się, że jest tak bliskiego łączenia, może coś takiego wyjść. Ale to zachęcam, żeby sobie przejrzeć te papiery, które będą załączone, bo to nawet artykuł tam w czasopiśmie, bo ten gołąb został wyróżniony tam. Mówisz o tym, co 4 razy chyba pierwszy konkurs miał, tak? Nie, o tym, co 4 razy pierwszy konkurs miał, to jeszcze nie zdążyłem powiedzieć. Jeszcze też będzie gołąb, którego też chyba jeden albo dwa gołębie są z tej pary. Godne polecenia. Benji, córka Benji od Gabiego Vandenabele, parowana na takiego super lotnika.
Blue Diamond, który był w Niemczech, też miał 4 razy pierwszy konkurs. Kolega Manfred kupił go do siebie do hodowli, ale udało mi się go tutaj pozyskać do swojej hodowli od niego. Bardzo ciekawy gołąb, myślę, że z tego będzie też rewelacja. No i co polecam, no to z tych koło Vandenabele. Co się kręciło koło Vandenabele, to było super. Naprawdę. To może na tym, Robert, zakończymy, gdyż mamy taką rozkręciłem, pomysł, że będziemy za chwilkę, nie, bo teraz by było trochę długo już, ale przy poszczególnych gołębiach postaramy się nagrać takie krótkie filmy wprowadzające w te grupy gołębi, które kolega tutaj przygotował. Tutaj zachęcamy więc do oglądania aukcji, zapoznania się z tymi rodowodami, jak również z filmami, na których będzie kolega Robert tutaj nam prezentował te grupy gołębi przeznaczone na sprzedaż. Jeszcze jedno zdanie tylko w ramach dopowiedzenia. Oczywiście tutaj, jak wszyscy zwrócili uwagę, no to wszędzie pokazujemy praktycznie gołębie szybkie. Natomiast nie zabraknie też gołębi na tych aukcjach, którymi ja co prawda w tym roku jeszcze nie lotowałem, natomiast wywodzą się z super gołębi dalekodystansowych. Gdzieś tam Barcelona Jan, Barcelona Demi, no jednymi lotowałem, no to ta samiczka z tej Barcelona Jan razy Barcelona Demi to rewelacyjnie leciała, jedna i druga, bo to dwie samiczki się udało uciągnąć, było to super, ale jeszcze oprócz tego mamy też gołębie dalekodystansowe z Kopmana, to jest tego Red Bullensa, pełnego brata Leonidasa, syna Leonidasa, myślę, że z tego też wystawione godne polecenia, gdzie były parowane właśnie głównie daleki dystans razy daleki dystans, żeby gdzieś tam do rozpłodu hodowcom tutaj dać coś dobrego. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dla siebie i będzie mógł to nabić. Także na razie dziękujemy i wszystkich zachęcamy do wchodzenia na nasze aukcje, ażeby zapoznać się z gołębiami, które kolega Robert z Gór tutaj na aukcję przygotował. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.